Dziękujemy Katarzyna Ruśniak, Mikołajki 81. Dziękuję za komentarze. Ankara jeszcze raz, tak, mam cię. Jadwiga Chojnowska, dziękuję. Dariusz Szumniak, w kuchni u Ewy w Turynie. Gosia Promyk. O, Alicja w Krainie Zakupów. No zobaczcie, no latają jak dziki. Jak Państwo odbierają w Polsce? Wiadomo jest, jak jest z tolerancją u nas, u niektórych osób. Słuchajcie, odbierają nas bardzo dobrze, lepiej aniżeli tutaj. Ja mówiłam już w jednym z moich filmików o koronawirusie i ogólnie całym tym BLM, ten movement, że w zasadzie może to dlatego, że przylatujemy na wakacje, może byłoby inaczej, gdybyśmy tam mieszkali, ale spotkaliśmy się tylko z pozytywnymi. Chłopaki zaraz mieli kolegów dużo, prawda, na pokoloniach w zeszłym roku w Polsce. Mieliście dużo kolegów, wszyscy byli do Was nice. Także tutaj jest inaczej czasami, w polskim środowisku, przepraszam. I znowu parę komentarzy. Aleks Heleński, jestem z Tobą od pierwszego odcinka, dziękujemy bardzo. Następny komentarz, Irena Paś, nie wiem, przepraszam. Moje życie w Polsce, Iwona Kaźmierczak, też również komentarz. Poczekaj. O, tutaj ominęłam. Teraz tak. Ola Iris. Ola Iris. Proszę, przeczytaj pytanie. Dobrze. Kasiu, a ja mam pytanie o logistyczne. Jak dajecie radę pracując i wychować 3 dzieci? Kto odwozi do szkoły i odbiera? Jak wyglądą? Jak wygląda, no? Jak wygląda? Ta opieka nad dziećmi, gdy są chore, taka logistyka. Logistyka rodzinna. Czy więc Ola, słuchaj, jak dajemy radę? Ja ostatni rok przed pandemią pracowałam 3 dni z domu. Dobrze, że mamy taki grafik, bo mój mąż chodzi na drugą, my tu mówimy druga PM, na 14 chodzi do pracy, więc on z rana zajmuje się praktycznie Pawełkiem, bądź też chłopakami. Tak było podczas pandemii. Wiadomo, że teraz chłopaki chodzą do szkoły, już się szkoła tu zaczęła w połowie sierpnia. Cześć Pawełek. Pawełek się obudził. Chodzą do szkoły, ale chodzą w trybie hybrydowym. Tutaj zrobili tak, że oni jeden dzień chodzą, jeden mają internetowo. Jeden dzień chodzą, jeden internetowo. Więc w te dni, kiedy chodzą do szkoły, my się również staramy, żeby mąż tylko się cały czas z rana nie opiekował nim Pawełkiem. Pawełek chodził do przedszkola. Teraz zaczęliśmy z powrotem, przedszkole zaczęło się otwierać, więc cześć. 3 razy w tygodniu. Cześć Kubuś. Staramy się wysłać Pawełka do przedszkola. W przedszkolu dzieci nie muszą mieć masek. I czasami też sąsiadki pomagają, którym dziękuję bardzo, zabierają Pawełka i czasami znajomi też. Także, a ja o godzinie 16.30, 17, ale rzadko mi się zdarza, że tak wcześnie kończę. To później chłopaki, jak przychodzą ze szkoły, wrócą z autobusu, nie musimy ich odwozić do szkoły, tylko Pawełka do przedszkola albo do sąsiadów. Tak więc chłopaki przyjeżdżają o 16 żółtym autobusem i wtedy, jak ja jeszcze pracuję, to i Pawełek jest w domu, to oni się nim zajmują, a ja się zajmuję wieczorem. Jak jest chory, to zwykle, tak jak mówię, wcześniej było trudno, trzeba było wybrać wolne z pracy, a tu w wielu firmach wolne bierze się z wakacji. Nie ma tak zwanego L4 albo typowo na chorobowe tylko rzeczy. Pawełek się przebudził. Cześć Pawełek! Dobrze się spało? Okej, okay. Następne Kinga Robakowska. To poczekaj, ja przeczytam Kingi, bo ona dużo pisze i później tylko parę pytań. Co ty robisz, że chłopaki tak fajnie dogadują się między sobą? No widać właśnie, jak się dogadujecie, jak się lejecie, no nie? No super. Jak często robisz remont, na przykład kolor ściany domu? Dzieciaki moje, teraz Pawełek bardziej, ale dzieciaki moje nigdy
jakoś, wiecie, nie zostawiały palców na ścianach ani nic. Także myśmy się prowadzili 5 lat temu i jeszcze nie mieliśmy malowania. I to wszystko, tak jak widzicie, no wiadomo, na kamerze wygląda lepiej, ale naprawdę te ściany to są ściany zmywalne. Ja czasami jak widzę tam gdzieś kreskę czy coś, to wytrę. Przydałoby już się na pewno malowanie, ale na razie nawet nie są obczaskane, a malowanie tutaj tych, to się nazywa vaulted ceilings, tych dużych, wiecie, jak to jest, sufitów, to jest bardzo ciężkie, ale przydałoby się, Kinga, ja też nie, 5 lat nie malowaliśmy. Irena, Jolanta Wasilczuk. To ja teraz. Dziękujemy za komentarze i teraz od Kingi Chudzickiej jest parę pytań. Numer 1. Tutaj widzisz? Tak. A czy ty i chłopcy mówicie w języku ojczyznym twojego męża? Nie, nie mówimy. A jaki jest to język? Ibo. Ibo, bo on jest z plemienia Ibo. W Nigerii jest ponad 460 dialektów, czyli rodzajów, więc ich językiem oficjalnym... Lecą sekundy, Kuba? Tak. Lecą? Czyli nagrywa? Tak. Ich językiem oficjalnym, kochani, jest angielski, dlatego też, jakby to powiedzieć, język plemienny Jamesa jest językiem wymarłym. Już jego chrześnicy i osoby tam, druga, trzecia generacja, pokolenie nie używa tego języka, tylko praktycznie dogadują się wszyscy w Nigerii po angielsku. On ze swoim rodzeństwem i z tej starszej daty z ludźmi rozmawia w swoim języku Ibo, ale normalnie po angielsku. Jak wygląda nauka w polskiej szkole? Jak wygląda nauka? Proszę pana, proszę powiedzieć, jak wygląda nauka w polskiej szkole. Jak wygląda nauka w polskiej szkole? Mikrofon. W polskiej szkole nauka jest dziwna. Dziwna? Mamy wszyscy inne książki. Nie, te same książki. No więc właśnie. I wtedy... pan coś tam mówi. Bo wy mieliście wtedy... w zeszłym roku pana, nie? Tak. I coś tam mówi i wtedy napisa to na tablicę. Napisają... O, samolot. Kuba się kocha w samolotach. Tak. Co tutaj chyba to jest bardziej im chodzi, jakie przedmioty masz? Pamiętasz, jakie miałeś? Bo mamy, już doszły wam. Mamy historię, geografię. I... geografię. I język. I wtedy mamy język polski. Dziwną zależnością jest to, że wiecie, dzieci umieją liczyć, oni nie uczą w polskich szkołach, żadnych w polskich szkołach wieczornych czy sobotnich, nie uczą matematyki. Tak. Także matematyki bo nie ma. Bo matematyka po angielsku i po polsku to jest naprawdę to samo. Tak, tylko po prostu inaczej się numery wymawia, liczby. Od jakiego wieku można posłać dziecko do przedszkola w USA? Ale przedszkole jest w wieku 5-6 lat. Nie, ale... 4-6. Nie, synuś, 4. Tak, jest 4 do 6 i wtedy od 6 idziesz wtedy do kindergarten. Do pierwszej klasy. Do kindergarten. Kindergarten to jest przedszkole. O, to no tak, to 6. 6 lat. No to też mówię. Ale zależy, kiedy się urodziłeś, więc 5-6-latki idą do przedszkola. Wcześniej jest tak zwane przedszkole, tak jak w Polsce żłobek. A wcześniej jest coś takiego, jak Pawełek ma. My to nazywamy przedszkole, ale to jest taki naprawdę żłobek dla dzieci od 6 tygodnia. Bo jeżeli oglądaliście mój film, kto nie oglądał, urlop macierzyński, którego nie ma teoretycznie w USA, dzieci... Matka dostaje do 3 miesięcy niepłatnych, ale dzieci mogą iść już do przedszkola czy do jakiegoś takiego, wiecie, żłobka od 6 tygodni. Iwona Górniak, Lucjan Andrychów. Dziękujemy ślicznie za pozdrowienia i komentarze. Bożena Berry, Krystyna Grycman, dziękujemy. Zosia Samosia. Marta Zemke, ile twoje dzieci mają lat? Było odpowiedziane. Ojej, już tego nie przeczytam, przepraszam. Oksana, bo to z rosyjskiego. Pawełek Słodki, dziękujemy za pozdrowienia, ale nie umiem, kochana, przeczytać twojego nazwiska. Natix 206, dziękuję. My Beautiful Life, dziękuję. Katarzyna Dolata, nie ma pytań. Nie ma pytań, dziękujemy Papa. Za komentarze. Papa. Nie wiem, czy wymieniłam, że Ewa Dymińska też
Pozdrowienia przesłała. Dawid, stop! Dawid, ale nie ruszaj tak, bo się źle ogląda, jak za mocno ruszasz, wiesz? I can't keep myself. Dobra, słuchajcie, kochani, mam nadzieję, że nikogo nie ominęłam. Kasia, włóczyki. Czy macie plany? Też było powiedziane, prawdopodobnie do innego stanu kiedyś się wyprowadzimy. Adi, Wejherowo, dzięki, że jesteś. Jezus, nie widzę. Zosia, Samosia. No, Zosia, Samosia kochała na to, nam tak napisała, że musimy chyba dojść do samochodu, bo wychodzimy właśnie z zoo. Bo pytanie, pamiętaj, że to była Zosia Samosia, pani Zosia Samosia. Pytanie jest o... dużo jest tego. Także będziemy czytać w samochodzie. Dzięki. Do czarowania pierwszych samochodów Tesla. O, jak gdyby. Mhm. A tutaj troszeczkę biedniejsze przedmieścia, tak zwane mobile house, mobile homes. Są takie domki prostokątne. Chicago, które są dużo tańsze. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się przy lotnisku O'Hare, żeby Kuba mógł sobie poobserwować, jak lądują i startują samoloty. On jest zafascynowany samolotami i chce już od dawna być pilotem. Zobaczymy, czy spełnienie tego marzenia mu się uda. Okej, jedziemy dalej. Zosia Samosia, co sprawiło ci najwięcej trudności na początku pobytu w USA, w sensie aklimatyzacji i integracji, kiedy poczułaś, że to jest twoje miejsce, twój dom? Co na początku najwięcej? Mi się wydaje, że może kultura, przyzwyczajenie się do tego, jacy są Amerykanie, do takiego innego stylu bycia, który teraz wydaje mi się totalnie normalny, ale wcześniej mi się nie wydawał. Kiedy poczułam, nie wiem, to zajęło chyba parę lat. Na początku nawet nie chciałam tutaj zostać, tylko zostałam, no bo po prostu uważałam, że jeszcze wtedy, w tym czasie większe możliwości mam tutaj, aniżeli w Polsce. Tu już zaczęłam robić następne studia licencjackie i magisterskie, bo moje studia z Polski się licencjackie nie do końca liczyły, więc musiałam je jeszcze jakby zrobić jeszcze raz, tak w połowie, więc właśnie to było to. Czym dla ciebie jest polskość po tylu latach spędzonych za granicą i czy jest coś specyficznego w naszej kulturze, co chciałabyś przekazać chłopcom? Bardzo ładne pytania, Zosiu, Samosiu, dziękuję. Wiesz co, czym dla mnie jest polskość? Pawełek, cichutko. Nie wiem, czy nie będziemy musieli przerwać tego wywiadu, bo jest naprawdę ciężko. Polskość dla mnie jest podtrzymywaniem kultury, tradycji, wiecie, wszystkiego, spędzania świąt, gotowania po polsku, żeby dzieci chodziły do polskiej szkoły, żeby uczyły się tego języka, bo jednak cała moja rodzina jest w Polsce. Dlatego też latamy do Polski co dwa lata, żeby oni mieli jakieś tam pojęcie, widzieli, jak to jest w Polsce, jak to jest tutaj w porównaniu. Twój ulubiony region w USA oraz jaki kraj w Europie podoba się najbardziej Jamesowi lub ewentualnie co chciałby zobaczyć, gdzie pojechać, nie tylko w Europie? Ulubiony region w USA? Ja lubię bardzo Chicago, ja kocham miasto Chicago. Lubię też bardzo Florydę, Kalifornię.
jesteśmy przy Starbucksie. Hi. 231. Yeah. Can you stop right here, guys? Stop here. A stopper? Yeah. W każdym razie. Enjoy your evening. Thank you. Taka miła pani kawkę podała mężowi. Jaki kraj w Europie? Słuchajcie, ja byłam tylko w Danii. 22 lata w Polsce, jak mieszkałam, byłam tylko w Danii i that's it. I koniec. Nie byłam nigdzie indziej, więc nie mogę powiedzieć, jaki mi się kraj podoba w Europie, ale wiem, co bym chciała zwiedzić. Wiem, że chciałabym Hiszpanię jeszcze zwiedzić, Cypr, Grecję. Jesteśmy już w domu, przyjechaliśmy i lecimy teraz dalsze pytania Zosi Samosi. Jaki kraj w Europie podoba się najbardziej Jamesowi lub ewentualnie co chciałby zobaczyć, gdzie pojechać, czy nie tylko w Europie? Tata jest prywatną osobą. Tak. Nie chciał być naszym special guest, tak. Niestety. Także przepraszam Was bardzo, nie obiecywałam Wam, że to będzie on. Powiedziałam tylko, że będzie special osoba, będzie czytała po polsku. On umie czytać po polsku, wstydzi się. Gdzie myślisz, że tata by chciał jechać? No, w Europie? Dokładnie nie wiem. Wiem, że lubi Polskę, ale dokładnie nie wiem. Nie wiem, powiedział, że tak za bardzo w Europie nie wie, gdzie by poszedł, ale... A w Stanach, czy tu gdzieś wiesz, gdzie by tutaj na świecie, gdzie by chciał jeszcze odwiedzić? Gdzieś ciepłego, tak? Ciepło? Też tak za bardzo nie chciałem iść tam gdzieś pokazywać? W Europie, tylko chciałem w Polsce, bo ja idę do Europy, żeby... być z moją babcią. Ty to w sensie nieprywatnym, ty powiedziałeś, że po prostu ty wolisz bardziej tak, do Polski jechać. Okay. Polski, bo ja inne języki nie wiem. Jak najchętniej spędzacie wolny czas w domu, czy raczej outdoors? Ja lubię najlepiej w domu, bo ja tak za bardzo nie lubię. No bo co, no bo muchy... gra cały czas. Tak. Wszystkie muchy nie lubi. Tak, ale nie, naprawdę, jak jemy tam na dwór, na patio. Na dworze. Na dworze, przepraszam. Mm-hmm. Nie, jest okej. Ja naprawdę cały czas są jakieś muchy albo komary, zawsze nas gryżą i tak za bardzo nie lubię. Ale lubię jeść w domu, jak jest tutaj chłodno, jak jest tam na dworze za gorąco, albo jak tutaj, jak jest tutaj cieplej, jak na dworze jest zimno. I lubię grać w gry z Kubą i sam, i z kolegami. I tak, Fortnite bardzo lubię. Super. Dobra, to sorry, że ja tutaj patrzę tak na telefon, bo ja patrzę, kto jeszcze coś powiedział. Anna Kon, też dziękujemy za komentarz. Jeden pan, też mu dziękujemy, chociaż nie skomentował za dobrze. Zobacz, co napisał, ale nie czytaj na koniec. He says he's getting, getting the heck out of here. Trzeba się umieć śmiać z wszystkiego. Poczekajcie, jeszcze zrobię na najnowsze, żeby zobaczyć, czy doszły jakieś komentarze. To słuchajcie, z tym Q&A zamykamy pulę. Idziemy teraz do komputera i będziemy losować jedną osobę, która otrzyma pamiątki, drobne pamiątki z Chicago. Więc ja proszę osobę, która zostanie wylosowana, ja napiszę właśnie w tym filmiku pod spodem, kto wylosował nagrodę. Zobaczycie, we're gonna spin the wheel, right? Tak, zrobimy, mamy takie pokręcimy, tak, wynaleźliśmy program, nie, który tak. Właśnie pokazuje, że można wklepać wideo. Ciekawe, jak wyjdzie na tego pana. To by było niedobre. Słuchajcie, jest ten komentarz, bo ja nie usuwam, chyba że ktoś naprawdę hejtuje. Jest tam ten Black Sabbath. Osoba wspomniała, że to nie jego bajka, więc on stąd wy... Tak, także... wiecie, mnie to rozśmieszyło. Pozdrawiamy, dziękujemy bardzo, dziękujemy nadal za subskrypcję, za wszystko i Dawidkowi i Kubie za pomoc w czytaniu pytań. I do następnego. Pa! Dobra, Dawid, powiedz, co my tu teraz robimy. Tutaj mamy wideo. Tak, używamy ten link do filmu. Tak, to jest ten link. Do tego filmu, gdzie wszyscy skomentowali. Idziemy tutaj. I robimy paste.
To tutaj jest ten link. Ale poczekaj, ale to nie zrobiłeś jeszcze? No, nie. Okej, dobra, poczekaj. Ale to będzie tylko subscribers, czy te komentarze? Tylko komentarze. Okej, okay, to nie I wiemy, wtedy czy możemy pan, zobaczyć, co, czy są pani, naprawdę subscribers. A umiesz to sprawdzić? Tak. Tak. Okej, okay, dobra. Okay. Zaczynamy. Mamy tutaj start raffle and pick random winner. Okej. Okay. I zaczynamy. Kto to będzie? Katarzyna Dolata! Super! Congratulations! Pani Katarzyna Dolata, wpiszemy pod tym filmikiem i żeby się zgłosiła na Messengerze do mnie, czy jak, żeby po prostu podać mi adres. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was na śmierć. Zwycięzcę proszę o kontakt przez e-mail, bądź też Messenger lub Instagram, a Was wszystkich zapraszam na kanał Dawida i Kuby. Oni są bardzo małymi kanałami, po 50-60 subskryberów, ale za tą pomoc, którą wykonali przy tych pytaniach i odpowiedziach, na pewno byłoby im super miło, gdybyście zasubskrybowali ich kanał, albo nawet Wasze dzieci, które grają w gry. Fajnie by było utrzymać dla nich kontakt i na pewno byłoby to dla nich miłą niespodzianką. Dzięki bardzo!